Deszczówkę, jak już spadnie z nieba, można z grubsza podzielić na trzy ilościowo podobne frakcje. Pierwsza wsiąka, druga paruje, trzecia spływa. Gdyby udało się tak zagospodarować górską przestrzeń, by deszczówki z gór spływało jak najmniej, parowało i wsiąkało jak najwięcej, nie mielibyśmy dzisiaj kłopotów z klimatem, suszą ani powodziami. Ta trzecia, odpływająca część jest tematem tego felietonu. Pierwsza frakcja wsiąka i niech jej wsiąknie jak najwięcej. Wsiąkając uzupełnia poziom wód podskórnych, podziemnych, głębinowych, odżywia rośliny. Woda, nawet ta z najgłębszych pokładów, też kiedyś była deszczówką. Druga, też niesłychanie ważna część spadającej z nieba wody, paruje. Skrapla się, jeszcze wiele razy paruje w drobnych, lokalnych cyklach wodnych. Z gleby, z roślin, z powierzchni wody. Te dwie frakcje są podstawą funkcjonowania całego zjawiska tworzenia klimatu. Najtrudniej ją ująć w oprogramowaniach komputerowych, więc działa w konspiracji. Ta trzecia, tytułowa, zmarynowana frakcja wodnego zestawu to woda, która odpływa, spływa, a w suszę potrafi całkiem zniknąć z górskich uregulowanych i tylko tych uregulowanych potoków. To woda stracona dla lokalnego klimatu, przyrody i groźna dla tych, co mają pecha mieszkać i gospodarować poniżej. Bo jesteśmy w górach, więc jak woda spływa, najlepiej byłoby wleźć na drzewo i przeczekać. Ale drzewa wyrżnięto, by nie przeszkadzały marnowaniu uciekającej wody. Bo woda w górach właśnie lubi nabierać masy, szybkości, energii i nader często budzi grozę i przerażenie. Jak walnie niekiedy, to nawet możemy nie zdążyć się obudzić. Tam, niżej, bo jesteśmy w górach. Ale to też jedyna frakcja wody, którą widać. I jeszcze można policzyć, pomierzyć, zważyć. Więc to ona zdominowała naszą wyobraźnię. Wpłynęła do kranów, planów, polityki, rozporządzeń, również nauki, ekologicznie, kulturowo i ckliwie. Nad brzegiem ruszają na pagórku niewielkim we brzozowym gaju. Woda, również ta stracona, nie musi być zmarnowana. Wystarczy zahamować jej odpływanie. Te przegródki hamujące przepływ wody, wypłukiwanie leśnej gleby, wzmacniające różnorodność przyrody, filmowałem nieopodal domu. Słowackie organizacje wraz z samorządami opracowały i od 30 lat stosują ponadto szereg równie prostych i skutecznych rozwiązań, zatrzymujących wodę także w rowach przydrożnych i melioracyjnych, polnych zbiornikach i znajdujących zastosowanie także w miejskiej przestrzeni. Dzięki takim działaniom znaczna część wody wraca do obiegu do małych i jeszcze mniejszych, powtarzających się cykli i za każdym razem znowu
dzieli się na trzy frakcje, z których tylko jedna jest znowu zmarnowana. Więc w sumie ile można, tyle deszczówki jest spożytkowanej na miejscu. Więc da się. Rodzimym, naszym, choć chyba mało zamierzonym, ale skutecznym sposobem na zatrzymanie deszczówki jest pielęgnacja bobrzych stanowisk. Jedna para bobrów potrafi zatrzymać kilka, niekiedy kilkanaście tysięcy ton wody. W mojej gminie jest 6 takich stanowisk. Akurat w lasach w mojej okolicy są pod troskliwą opieką leśników. Wszyscy się cieszą. Może poza administracją rzeczną, która w bobrach widzi konkurencję i z hukiem ogłosiła właśnie, że zbudują u mnie w gminie 2 zapory. Przed tym profilaktycznie już wydłubali koparkami kilka bobrzych stanowisk. Każdy z projektowanych zbiorników bez porównania mniejszy niż to, co już zrobiły bobry. Wolontarystycznie i bez fanfar. Wodę spływającą z gór, tę zmarnowaną, można jeszcze zrewitalizować, jak to się teraz okropnie nazywa, i przywrócić przyrodzie. Póki nie zdążyła spłynąć, póki wąskie jary, póki jedną zwaloną karpą można zatrzymać kilka metrów sześciennych wody, póki tanim kosztem, wykorzystując lokalny surowiec, niewielkich przegródek na potokach można postawić kilka albo kilkadziesiąt w każdym jarze. A jak się jeszcze zawiąże partnerstwo z kilkoma rodzinami bobrów, to efekt klimatyczny będzie fantastyczny. Później już jest przechlapane, bo woda spływa do rzeki, gdzie niczego już się nie da zrobić tanio, ani samemu, bez dewastowania całej okolicy. Ku radości tych, co żyją z wypisywania faktur. Jak się w górach nie skomplikuje przestrzeni w taki sposób, by wody wsiąkło i wyparowało jak najwięcej, to na nizinach albo będzie całkiem sucho, albo zaleją ich powodzie. Zahamowanie odpływu wody w górach łagodzi powstawanie fali powodziowej i tworzenia się suszy poniżej. Susze statystycznie kosztują znacznie więcej niż powodzie. Granica ze Słowacją w całości, a Ukrainą i Czechami w części. To granice zlewni. Nikt obcy nam nie wpuszcza tam ścieków, nie dewastuje, nie kombinuje z przestrzenią, nie wysusza ani nie zalewa. Sami sobie jesteśmy tam panami. Wszystko, co nam się tam udało zepsuć, jest naszym indywidualnym osiągnięciem. I z żadnej z tych gmin żaden strategiczny dokument nie zajmuje się poprawą lokalnego klimatu, ochroną sąsiadów przed trapiącymi ich klimatycznymi zawirowaniami produkowanymi przez nas samych. Że nie wspomnę o angażowaniu młodzieży i lokalnych pomysłach edukacyjnych na wszystkich możliwych szczeblach. Słowacy przed kilkunastoma laty opracowali zasady zarządzania wodą w górach przez samorządy. Tam od dawna włodarze gmin już wiedzą, co mają robić, by wodą tą w wiejskiej przestrzeni sprawnie gospodarować. Bez szkód, niespodzianek i niedrogo. Najdroższe jest odbudowywanie po katastrofach. Póki co
mamy od ostatniej powodzi. 12 lat z coraz większym hakiem w plecy. Chodzi przecież przede wszystkim o to, by woda, nie dość, że już starannie przez nas zmarnowana, właśnie jeszcze nie dowaliła kolejnych kłopotów.